Witam wszystkich serdecznie. Oraz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało ping.pl. Z tej strony kłaniam się nisko. Po same kapisko. Yo, tak to wygląda. Nagrywam ten materiał już chyba teraz 7 raz, ale po prostu za każdym razem tak bardzo odjeżdżam od tematu, że to się w pale nie mieści. I spróbuję tym razem skupić się na materiale. A więc w tle widzicie gameplay kolejny raz już na mapie London Docks. Tak, kolejny raz już. I specjalnie też wybrałem te London Docks. Dlaczego? Lubię tą mapę. Fajnie mi się gra na tej mapie, tak? Jak i na kilku innych mapach, tak? Jak na Gibraltarze w miarę fajnie mi się gra. USS Texas, zależnie od trybu, fajnie mi się gra. Point the Hawk, jeżeli chodzi o challenge na dominacji i tak dalej, co do killi, tak? Te zrobić te 75 killi w pół godziny. Jest tak kilka map, które naprawdę, że tak powiem, fajnie się gra. Tak? Jasne, no problem. Jest ale kilka map, każdy ma swoje jakieś tam preferencje. Jeden lubi tą mapę, inny lubi tamtą mapę i tak dalej, itp. Itd. Jednak, chcemy się skupić na tym, co pisze w tytule. Jest to brak kontentu w grze. Oczywiście nie mam tu na myśli uchwytów, których jest ponad 100, tak grubo ponad 100 w międzyczasie. Nie mam tu na myśli wariantów broni, bo to jest w sam raz moim zdaniem jak na razie. Co do ogólnie broni, tutaj różne można mieć zdanie, tak? W moim mniemaniu lepiej mniej broni, ale dobrze zbalansowane, co tak czy inaczej się nie udaje patrząc na bara, tak? Bar to jest jedyna broń, która całkowicie odchyla się od wszystkich innych broni. Chodzi mi tutaj głównie o mapy. Chodzi mi tutaj głównie o mapy, co do brak kontentu w grze. Na początku mi to jeszcze naprawdę, szczerze mówiąc, nie przeszkadzało. Na początku mi to nie przeszkadzało, mieliśmy 9 map w podstawce, mieliśmy Karentan za Season Passa, jednak ten Karentan dostał całkowicie osobną playlistę. Dla nas, że tak powiem, tych posiadaczy Season Passa nie było możliwości grać sobie randomowo, raz na normalnych mapach, raz na Karentanie, tylko musieliśmy się decydować, albo gramy na tych 9 z podstawki, albo gramy na Karentanie, tak? Teraz mamy ten zimowy event, jasne. Teraz każdy ma Karentan, ale skończy się zimowy event i co? I znowu to samo? Tyle do dupy. Tak, teraz, ale przede wszystkim po tym jak wyszły, że tak powiem, te oficjalne w 100% informacje na temat DLC 1 i wiemy, tak, tak jak już to wcześniej, w sumie ja to już mówiłem z półtora miesiąca temu, będą trzy mapy podstawki, raczej trzy mapy podstawki, dziwnie to brzmi, trzy mapy do zwykłych trybów plus jedna mapa na wojnę, plus oczywiście tam zombie, tak? I zaczyna to być problemem. Zaczyna to być problemem. Powiem wam też od razu dlaczego. Tak? I tutaj muszę od razu podkreślić, zanim ktoś inny to z was robi, bardzo mocno zainspirował mnie kolejny raz już tutaj, Exclusive Ace, tak? Mi się wydaje, że to jest po prostu brat z innej matki, masakra. Ten człowiek po prostu czyta w moich myślach, ma te same podejście do Call of Duty, co ja, w ogóle podejście do materiałów, tak? Czyli najpierw dowiedzieć się, najpierw się doinformować, wytestować, a potem nagrywać, tak? A nie odwrotem, tak? Tylko jak teraz pomyślę o tej plotce, co rzucili amerykańscy youtuberzy, że w Krakowie będzie robiony remaster. A polski serwis gry online, oczywiście, chyba gry online to było, tak? Dziukens może mnie to skorygować. Który już wzięło ten news i napisało, w Krakowie będzie robiony remaster. Kompetencja, brawo, brawo. Ale z tego mógłbym się śmiać codziennie. Dosłownie codziennie coś wychodzi, z czego można się śmiać, tak? I tu jest to. Exclusive Ace właśnie takich rzeczy nie robi. Exclusive Ace koncentruje się w 100% na tym, co jest, tak? Jakoś matematycznie lub w jaki inny sposób też do potwierdzenia, do pokazania, tak, do udowodnienia. Fakty, fakty, radio muzyka, fakty, a nie radio muzyka, zmyślę coś, tak, aby się klikało. To jest to i dlatego znowu, kolejny raz zgadzam się w 100% z Exclusive Ace. On w swoim materiale na temat właśnie tego pierwszego DLC powiedział kilka rzeczy, które, nad którymi siadłem i samemu dla siebie się raz zastanowiłem i muszę znowu powiedzieć, znowu przyznaję mu 100% racji. I to jest właśnie brak kontentu co do map w grze. Bo bądźmy szczerzy, porównanie do starych Call of Duty. W podstawce mieliśmy coś koło, zależy od Call of Duty, ale coś koło 12-13 map. W każdym DLC wychodziły 4 kolejne, tak? Czyli tak, 4 razy DLC, bo 4 DLC zawsze wychodzą, 4 części, po 4 mapy, czyli to jest 16 dodatkowych map do gry. Plus te 12-13 w podstawce, tak? Więc wchodzimy tutaj na ilość 28-29 map. Do tego jeszcze jakaś mapa, czy to za Season Pass, czy za Preordera, czy to, czy tamto, wchodzimy około, to różnie bywa z części na część, ale około 30 map. Teraz weźmy ten sam rachunek tutaj w Call of Duty WW2. W podstawce mieliśmy 9 map, w DLC, na zwykłe tryby przynajmniej, wychodzą po 3, plus 1 na wojnę, plus 1 zombie, ale na, do zwykłych trybów tylko 3, czyli 3 razy znowu 4 DLC, to mamy 12 map, czyli 9 plus 12 to jest 21. Plus jeszcze oczywiście ta Karentan, tak, za Season Pass, to mamy 22. Czyli to jest w chwili obecnej, tym prostym rachunkiem, 8 map multiplayer mniej.
I teraz na początku mi to jeszcze nie przeszkadzało, tak? Też nawet jak na razie, jeszcze nie na wszystkich mapach potrafię dobrze grać. Jeszcze na wszystkich mapach się nie obeznałem z respami i tak dalej, itp., itd., gdzie są dobre spoty, aby przykładowo się zatrzymać, lub żeby patrolować, lub żeby ogólnie przykładowo środek mapy, że tak powiem, pilnować, czy cokolwiek, tak? Na Sainte-Marie-de-Mont jest to bardzo proste, tak? Budynek na środku i pilnujemy całej mapy, tak? W każdym kierunku. Obydwa respy, plus jeszcze flaga B. Very nice. Tak? Ale na innych mapach trzeba trochę więcej czasu poświęcić, trzeba się naprawdę nią zająć, trzeba zobaczyć wszystkie spawn pointy, tak? Gdzie się mogą przeciwnicy zrespić, gdzie robi sens patrolować z respa na respa, tak? I tak dalej. To wszystko zajmuje czas. Tak? I wiadomo, że jeszcze z tych 9 map ja też samemu jeszcze w 100% nie potrafię wyciągnąć, co te mapy w sobie mają, tak? Bo jeszcze po prostu się ich wystarczająco nie nauczyłem. I tu, jasne, tu leży jeszcze błąd po mojej stronie, że nie wykorzystuję potencjału tych 9 map tak, jakby można było, tak? Na Londynie już to w międzyczasie dobrze mam, że tak powiem, pod kontrolą, na Gibraltarze tak samo, tak? Na USS Texas przynajmniej na niektórych trybach też, ale jest dużo jeszcze map, gdzie muszę o wiele bardziej się z nimi obeznać. Mimo to, sama ta ilość tych map jest po prostu mała. Tak? Mówię, na początku mi to nie przeszkadzało, ale powoli, tym bardziej jako youtuber, jako content creator, tak? Jest to czymś, no, negatywnym. Nie da się tego inaczej powiedzieć. Jest to czymś negatywnym, ponieważ dla mnie, tym bardziej dla youtubera, który zdecydowanie co do ilości godzin gameplayu na tydzień, to ja nie mam konkurencji na YouTubie, tak? Bo weźmy same spowiedzi. Moja jedna spowiedź to jest więcej minut gameplayu niż 90% youtuberów na całym świecie, tak? Co do jednej gry. Tak? Nie mówię o osobach, które nagrywają różne tytuły lub nagrywają to w kilka osób. Mówię o pojedynczych youtuberach, którzy też sami nagrywają swoje gameplaye, tak? W 100%. To już same spowiedzi, 2-3 godziny czystego gameplayu, tak? To już pobija rekordy. A tutaj jeszcze ja próbuję przynajmniej, na ile mam czasu, na ile mam możliwości, nagrywać w najlepszym wypadku po 2 materiały dziennie jeszcze dodatkowo. Tak, to obojętnie teraz, czy odrzucimy spowiedzi, czy odrzucimy te gameplaye w tygodniu, i tak pobijam ilość, że tak powiem, czasu, jaką inni ludzie poświęcają na swoje materiały, ile wgrywają minut kontentu na kanał. Tak, i to dla mnie jest bardzo wielkim problemem, że jest tak mało map w tej grze. Ponieważ przykładowo taka spowiedź, tak, kiedyś to nie było jeszcze dla mnie problemem zrobić tak, aby przykładowo jedna mapa się powtarzała dopiero co 3 gameplaye, tak, czyli powiedzmy teraz, biorąc te 3 mapy, które już wspomniałem, London Docks, Gibraltar, USS Texas, tak? I żeby to było tak, London, Gibraltar, USS Texas, London, Gibraltar, USS... Jeżeli miałyby się mapy często powtarzać, tak? To nie było to jeszcze problem robić to w ten sposób. Teraz już powoli jest, bo większość bardzo dobrych gameplay, tak? Gdzie mam dużo killi czy cokolwiek, co jest takim ciekawym dla oglądacza, też czymś, na czym człowiek się może uczyć, tak? Początkujący gracz może patrzeć, okej, okay, tak się zamyka respy i tak dalej, on na tej mapie robi takie kille, więc się da, więc postaram się, nie wiem, jego spoty używać, poruszać się w jego sposób, może jego klasy użyć, tak? I wiem, że wśród was jest znowu pełno profesjonalistów, którzy wszyscy grają lepiej ode mnie, lepiej się znają, to ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, każdy jest mądrzejszy od drugiego, ale jest też dużo ludzi, też fajną wiadomość dostałem na Facebooku na ten temat, ale zrobię całkowicie osobny materiał, bo naprawdę zasłużył. Że są ludzie, którzy naprawdę szanują mnie za to, co robię, i właśnie lubią pooglądać same gameplaye w sobie, poduczyć się na gameplayach, patrząc, co ja robię, gdzie robię, tak? I dla tych ludzi też tworzę ten kanał, tak? Bo mówię, ja prosów to ja nic nauczyć już nie mogę, oni już wszystko wiedzą. Ale tych początkujących lub średnich graczy to jeszcze mogę coś nauczyć. Tak? I o to chodzi. I to mi robi frajdę, jeżeli ja moją wiedzą na temat Call of Duty, przez to, ile ja czasu poświęcam tej grze, przez to, że mam fajnych teammate'ów, czy co, czykolwiek, mogę robić też content, który może komuś pomoże, tak? Ale właśnie na takiej ilości map robi się to powoli monotonne. I już teraz, mamy niecałe 2 tygodnie od premiery, 2 miesiące od premiery, a już teraz te mapy się powtarzają, powtarzają i powtarzają. I specjalnie, demonstratywnie wybrałem znowu na ten gameplay tutaj London Docks, mimo że ten gameplay nie jest jakiś najpiękniejszy, tak? Tym bardziej, że gram szturmówką. Dla was, jeżeli widzicie w gameplayu szturmówkę, powinien to być od razu znak, aha, to będzie bardziej spokojny gameplay, tak to nazwijmy. niż jakiś typowy rush, tak? Bo już po prostu dobrych kilka godzin w ten dzień grałem, tak? Zawsze jak biorę szturmówkę, to znaczy, że już powoli mi starczy na dzisiaj. Ale wziąłem właśnie tą mapę z tego powodu, że ta mapa bardzo często. Jeżeli mielibyśmy wziąć od premiery moje wszystkie materiały, to London Docks już był naprawdę dziesiątki, jak już nie setkę razy. I to zaczyna mi osobiście jako youtuber jeździć po jajach. I tutaj jest pytanie w waszym kierunku, czy wam powoli te mapy jeżdżą po jajach? Tak, teraz obojętnie, czy to właśnie jako widz,
i oglądając za każdym razem znowu London Docks, znowu Gibraltar, znowu to, znowu Saint-Marie-de-Mont, znowu USS Texas, wiecie o co chodzi? Czy też właśnie z drugiej strony, jako sam gracz w sobie, mówię jako gracz, jeszcze jak na razie mogę z tym żyć. Jeździ mi czasami po jajach, ale mogę z tym żyć, ale jako YouTuber, to mnie to bardzo mocno denerwuje, bo ja chcę nagrywać dla was ciągle świeży materiał, który dla was jest, was interesuje, jest interesowny, tak? I chętnie go oglądacie, a nie, że znowu ta mapa, znowu to... Wiecie o co chodzi? I czy to właśnie z tych dwóch stron, jako gracz i jako widz, czy powoli wam się nie wydaje, że tych map jest za mało? Mówię, na początku mi to jeszcze nie przeszkadzało. Powoli, ale mocno zaczyna, a tylko 2 miesiące minęły. Patrząc na perspektywy, jakie mamy w przyszłości, po 3 mapy zwykłych multiplayer na DLC, przy czym wiem, że przykładowo Monkey z klanu nie będzie ich kupywał, będę miał problem albo grać z Monkeym, albo robić ciekawy content. Jest to naprawdę perspektywicznie patrząc ciężki temat. Ciężki temat, nie wiem jeszcze jak go będę rozwiązywał i tak dalej, itp. Itd. No przede wszystkim muszę się nauczyć grać na innych mapach. Ale jest to czymś, co moim zdaniem zasługuje na rozmowę, a że ostatnim razem naprawdę wiele osób z was naprawdę też aktywnym jest w komentarzach i też pisze swoją własną opinię, czy to jako pojedynczy statement, czy jako nawet jakąś rozmowę, dialog. Dlatego mnie to ciekawi, dlatego czas do czasu muszę nagrać materiał, gdzie naprawdę mogę się na was powołać, tak, i na wasze zdanie i po prostu nie tylko swoje zdanie brać pod uwagę, tylko też co wy o tym myślicie i być może w przyszłości coś do tego dostosować. To było na tyle, dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu i bye! Bye!